Witam Państwa po krótkiej przerwie i zmieniamy temat. Będzie teraz o tragarzach, ale nie tych, którzy noszą bagaże i zakupy, ale o tych, którzy nagrali płytę i chcieliby ją wydać. Ze mną w studiu są kolejni goście, Przemysław oraz Chillu. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. No to jak to jest w końcu? Chcecie wydać płytę? Ale czasami też nosimy zakupy. Aha. Chcemy wydać płytę, to jest nasz debiut. Nagrywaliśmy ją trochę czasu i ona tak naprawdę jest już zamknięta. Większość numerów mamy już pokończonych, czekamy tylko na gości. I przez platformę Wspieram To, która bardzo nam pomogła. Mamy możliwość produkcji na tej platformie naszej płyty i możliwość jest zakupu. Można Was tylko wspierać przez platformę Wspieram To? Czy jest jakaś inna opcja, żeby dołożyć swoją cegiełkę, żebyście mogli... Można dodatkowo jeszcze zostawić komentarz oraz udostępnić sam fakt, że wspieramy, że zbieramy na to, żeby nas wspierać ogólnie, że akcja jest, toczy się. Najlepiej chyba przez Wspieram To aktualnie nam pomóc wydać debiutancką płytę. Mamy już 10%, czyli... O jaką kwotę w ogóle zabiegacie? Jaka kwota tutaj jest potrzebna, żeby móc wydać płytę i żeby ona faktycznie znalazła się na półkach? Mamy jeszcze dwa klipy po drodze, mamy sporo rzeczy takich, które my jesteśmy w stanie sami sobie tanie zorganizować. No to jest właśnie ta kwota 14 tysięcy złotych, która nam pozwoli w zupełności wydać płytę. A powiedzcie bliżej tym, którzy Was nie znają, nie znają Waszej twórczości, jakie style muzyczne łączycie? Co to za muzyka w ogóle jest? Produkcją zajmuje się, jak już powiedziałaś, Pelo. DJ Twister również dokłada tam swoje cegiełeczki. On robi katy, skrecze, jakby to wszystko dopiesza. Jest to mieszanka takiego hip-hopu oldschoolowego, troszeczkę nowego brzmienia, jakiegoś funku. Reggae? Reggae może też się znajdzie w jednym, dwóch numerach, ale tak też nie będziemy z tym przesadzać na pewno. A ile kawałków znajduje się na Waszej płycie? Aktualnie mamy gotowych 9 numerów i jeszcze 3 są w trakcie przygotowań. Plus będą dwa bardzo ciekawe remiksy elektroniczne. A, jeszcze remiksy chcemy. A co to za remiks? Topowych elektronicznych polskich gwiazd. Tak. Rozumiem, że nie chcesz powiedzieć jakich, będzie... Trzeba by było nabyć Waszą płytę. Bardzo chętnie ogłosimy Waszą płytę, no właśnie. W październiku. U Ciebie w studiu. Bardzo proszę, możecie tutaj przyjść, kiedy tylko chcecie. A do kiedy w ogóle ta zbiórka trwa? Bo powiedzmy, że ktoś chciałby przeznaczyć jakieś fundusze. O, to najlepiej, jak najszybciej. No właśnie, jak najszybciej. Mówisz tak, kurczę, dzisiaj tajemniczo ogródkami i półsłówkiem. Więc to trwa do 24 października. Do 24 października, tak? Tak, jeżeli nie będziemy mieli całej kwoty, to wtedy niestety wszystkie pieniążki zwracają. To jest ten typ... crowdfundingowy, gdzie po prostu niezebranie całej kwoty powoduje, że cel nie zostaje osiągnięty również, więc my będziemy starali się z całych sił do tego nie dopuścić. Więc im szybciej ktoś nam pomoże, im ktoś szybciej zakupi płytę, tym większa szansa, że nam się uda. Uda nam się, co ma się nie udać. No dlaczego by nie, kurczę... 24 października to jest już ten moment, kiedy zamykamy całą sytuację. Zamknięta sprawa, tak? Wtedy już zamykacie ten temat. Więc ja serdecznie namawiam wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, do tego, żeby wsparli chłopaków, by mogli wydać swoją świeżą płytę, swoje dziecko. Czy chcielibyście jakiś może komunikat telewidzom przekazać, coś w związku z tą zbiórką? Nie wiem, może macie coś takiego, co chcielibyście od siebie dodać? Ja bym ze swojej strony chciał podziękować na pewno wszystkim, którzy już do tej pory nas wsparli. Było to bardzo ciekawe doświadczenie w ogóle wziąć udział w takim crowdfundingu. Poniekąd też robiliśmy to, żeby sobie wyrobić zdanie, jak takie rzeczy funkcjonują. No i nie spodziewaliśmy się, że zaczniecie nas wspierać tak szybko i z takim impetem w ogóle wjedziecie w cały temat, za co serdecznie już teraz dziękujemy. No i mamy nadzieję, że uda nam się spiąć tyłki i zamknąć cały temat, zrobić tą płytę dla Was i że będzie Wam się podobała. Ekipa Wspieram To również, bardzo serdecznie polecamy. Profesjonaliści, bardzo fajni, mili ludzie. Bardzo świetnie nam się pracuje. Dobra, zatrzymamy się teraz przy Wspieram To. Czasami ktoś ma jakiś pomysł i po prostu nie wie, gdzie się udać z tym swoim pomysłem, więc czy to jest dobry kierunek? Crowdfunding jak najbardziej. Już teraz ludzie przestali się tego bać. My jakby nie, to nie jest
My jesteśmy w trakcie wyrabiania sobie zdania na ten temat, czy to jest dobry kierunek, dlatego powiemy, no, jak już... To jest wyzwanie, my jak też bierzemy, musimy dać sobie z tym radę, na pewno musimy dać sobie z tym radę, ale co do ekipy, co do pomysłu, co do tego, co do transparentności całego projektu, to jest super, naprawdę świetnie. Dobra. No, ja Wam życzę generalnie wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że te fundusze trafią do Was do 24 października bieżącego roku. I mam nadzieję, że wydacie swoją płytę i gdy spotkamy się po raz kolejny, powiedzmy w październiku, no to już przyniesiecie coś. Właśnie, chętnie posłucham, chętnie zobaczę klipy, bo powiem szczerze, słuchałam tylko jedną piosenkę, Blisko, Daleko, Daleko, Blisko? Tak jest, Daleko czy Blisko, czyli Daleko czy Blisko, się. No właśnie. Ale mamy też sporo gości, jest Bonson, jest Dominika Barabas, świetna, jest szczecińscy Trollu, Olek Różanek, będzie Robert Cichy, który też w październiku wydaje płytę. No proszę. Postać, która gra z Jareckim, z Grubsonem, z Marceliną, także sporo fajnych ludzi będzie przy tej płycie jeszcze, także... No, to tym bardziej. Życzę Wam wszystkiego dobrego, obyście uzbierali konkretną kwotę i udało Wam się wydać tą płytę. Moimi gośćmi byli Przemysław oraz Chillu ze szczecińskiego zespołu Tragarze. Dziękuję. Ja Wam serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam na krótką przerwę, a po niej Dni Biznesu w Szczecinie. Zapraszam.